Siema, tutaj Jas i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii The Binding of Isaac Repentance. Udało nam się w poprzednim odcinku pokonać jako The Lost, The Beast, także dobre, przyjemne, fajne osiągnięcie. I może dzisiaj jeszcze raz spróbujemy zagrać zwykłymi postaciami i będzie to Bethany do The Mother, taki miałem plan. Tak sobie to planowałem, bo tam można odblokować ciekawy itemek w sumie. Także lecimy. Ciekawy start, dobra, wezmę to. HP up, damage up. Szybkostrzelność, o ładnie. Wzrosło nam to, co powinno. Te dobre statystyki powzrastały, fajnie. Dobra, mieliśmy szczęście. Tylko, że XL-ka, kurczę. XL-ka. Czyli raz dostanę i tracimy Angel Room. To za co kocham Bethany. Raz dostaniesz i tracisz szansę na Angel Room. No z drugiej strony ma gwarantowaną szansę na Angel Room. To też jest super. To prawda. Znaczy, nie wiem czy zawsze ma gwarantowaną szansę, czy na początku. Chyba na początku. Bo nie możemy oczywiście tą Bethany zbierać ani Soul Heartów, ani Black Heartów. Dobra, Jubias, dasz radę. To jest Basement, XL-ka, Basement. Nie dostaniesz obrażeń na Basemencie, prawda? Prawda? Powiedz, że nie dostaniesz obrażeń na Basemencie. D10. O Boże, czemu ja to wziąłem? Ach, dobra, będę musiał tego używać. Jak pokonam już przeciwników, ponieważ tak, to wymienia nam przeciwników na innych, ale spora szansa jest, że wymieni nam na gorszych, po prostu. Więc nie, nie będę tego używał, jak są wrogowie. Nie ma mowy. Okej, jakaś odwrócona karta, one są silne. Ale nazbierałbym hajs, żeby tamto wziąć chyba. Zaraz. Czy ja tą postacią odblokowałem? Tak, nie odblokowałem chyba boss rusha, czy nie? Chyba nie. Okej. No, na pewno zdążę. Nawet nie liczę na to. Chociaż, kurde, XL-ka się zespawnowała. A to teoretycznie nam przyspiesza trochę gra. No, zobaczymy. Zobaczymy. Nie wiem. O, jeszcze trochę kasy i sobie pójdę tamto kupić drugie. Jakbym to rozwalił, to by było fajnie. Ach, liczyłem na kasę akurat. Liczyłem na hajsy. Aha, dobra. No kurde, jednej, nie, dwóch monetek brakuje. Dobra, rozwalamy sobie wszystko po kolei, używamy przedmiociku, żeby mieć większy power. Dobra, o co tam się z niego zespawnowało? Że we mnie wystrzeliło bombą, nie wiem. Dobra, chyba tą bombę użyję faktycznie. Chociaż nie, dobra, Soul Heartów nie mogę zbierać, to nie ma sensu. Tu sobie użyję bombę. Zbieramy sobie to. O, jeszcze będzie nas stać na tą kartę. Co to jest? Tanked Man, czyli zamienia nas w Keepera. Jakby to działało z tymi ogniskami? Ciekawe. Nie wiem. Działa ok. Ogniska strzelają chyba swoją prędkością. Także jest spoko. Dobra. Elegancko. Dawaj mi to. Trochę hajsu. O, tak, speed. Potrzebuję speeda. Fantastycznie. Potrzebujemy speeda. O, nie spawnuje tych muszek mi, tylko jakąś
nową chmurkę, jakieś nowe ognisko i widzę cztery chmury tam są, znaczy cztery chmury, cztery te muchy, które bym zespanował, jak to działa. Patrzcie, ciekawe. I one strzelają łzami. A, czyli pewnie im więcej naraz zespanuję, tym mocniej strzelają. Pewnie tak. The Mind jest super. Czy ja pokonałem Mega Szatana? Pokonałem, z tego co widzę. O ile się nie mylę. The Mind jest super. Tylko, że i tak nic mi to nie da. Boże, ja na The Mother miałem iść. Jujas! To se poszliśmy na The Mother. No, to se poszliśmy. Dobra, to idziemy gdzie indziej. Gdzie ja mam iść tą postacią? To se poszedłem. Boss Rush i Hash. Delirium. Chyba nieodblokowane. O, to se poszedłem na The Mother. Kurczę, najgorsze jest to, że miałbym jeszcze szansę. Ale to była XL-ka. Zabrało mi pokój, żebym zszedł dalej. Nie no, brawo, Jas, brawo. Tego się można było spodziewać po tebie. Dobra, zobaczymy. Wymaksuję. 20. A, tak spanuje. Max 5. No ale nie widzę, żeby większe obrażenia zadawały. Czy te muszki pewnie wylecą, jak mnie ochronią. No, fantastyczna ochrona. Dobra, już się mogę pożegnać z Angel Roomem. Jak ja kocham tą postać. O, blanket. Blanketik bym kupił. Jak ja uwielbiam tą postać. Już mogę się pożegnać z Angel Roomami do końca tego podejścia. Czy jeden mi wystarczy? Świetny item, fantastyczny. Okej, bombki by się przydały, nie powiem, że nie. Cóż to za runa, Berkano? Łe, nie potrzebuję. Ilu tych przyjaciół mamy? No i po co to? Jak dostajemy obrażenia i tak. No kurczę, jakie to głębokie. Mamy tylu przyjaciół, a i tak utrzymujemy obrażenia. Super, filozof, Jujas. Dobra, spadajcie, gnojki. Przestańcie srać tu, muchami. Dobra. Nie mogę, a nie mogę wejść, bo nie mam max zdrowia. No tak, no przecież. No jasne, że tak. Dobra, super. Okej, to nie jest dobry przedmiot pod spację na boss rusha, ani na hasha. Nie. To nie jest dobry przedmiot pod spację. Czemu wy tu jesteście? We Flooded Cavesach? Myślałem, że wy tylko jesteście w alternatywnych tych pomieszczankach. A tu proszę. Wow. Ilu was tam było? Nie chcę za bardzo tego otwierać. Może później. O Boże, trzeci raz z rzędu się pojawiłeś, człowieku. Trzecie podejście z rzędu ten boss się pojawia, jak ja go nie lubię. Bo on oszukuje, nie można go bić. On oszukuje, nie można go bić. Ech, dobra, wezmę tą skrzynkę jeszcze i idziemy dalej. O, ale to chyba nie działa. Zwiększa statystyki, jak mamy naładowany przedmiot. Ale teoretycznie nie mamy naładowanego przedmiotu. Po prostu używamy go za każdym razem. Jak go podładujemy, działa trochę inaczej, niż byśmy chcieli, niestety. Dobra, już widzę, że Devirum się pewnie pojawi. Jakby coś się miało pojawić, to prędzej Devirum, znając moje szczęście. Pewnie tak. Dobra. Czyli im więcej tych much jest, tym więcej zdrowia mają te ogniska. Myślałem, że jak zniszczą się te ogniska, to te muszki wylecą po prostu niebieskie, a najwyraźniej nie. Najwyraźniej nie.
Trzy kluczyki, spoko. Jak ja nie lubię tego pomieszczenia. Zawsze jest połowa tych szybkich i zawsze nie mogę przed nimi uciec. Dobra, na szczęście możemy ich w miarę szybko załatwić tą postacią. Był chociaż jeden plus. Dobra, biegniemy tak do przodu, ale na razie absolutnie nic się nie dzieje ciekawego. Dobra, to The Mother sobie odblokuje. Już, tak jak mówiłem, poza nagrywaniem. Planowałem jeszcze, tak jak wspominałem wcześniej, jedno podejście dla Bethany, dla Jacoba Isa i dla Losta, no ale wszyscy mieli pójść na The Mother. A widzę, że nieźle się zaczyna. Zaczynam grać Bethany i tyle. I sobie poszła na The Mother. Kurde, ale fajne te bariery mam. Fajnie będą blokować tirsy. O kurde. No to jest spoko, tylko że ja nie mam żadnych serc do podniesienia. No to też jest spoko, oba te itemy są super. Jeszcze tu wrócę po stopwatcha, pewnie. No ja mam taką nadzieję. O Boże, nie mam bomb już. Okej. Kurde, no to jest takie ryzykowne, Brittle Bones brać. Daj mi 6 kościanych serc. Kościane serca by były super na tą postać. Bo ja chyba bym nie tracił szansy na Angel Room. Tylko że ja nie mam ich czym podleczyć. To jest problem. Nie mam ich czym podleczyć. Zaraz zobaczę jeszcze. Pewnie będę to brał. No ale za chwilę. Najpierw bossa pokonam. Najpierw pokonam sobie tego bossa. O kurde. Nie fajnie. Ona im wskoczy zaraz. Źle skończy. Dużo strzał. Jego nawala, to go zatrzymujemy, fajnie. Mogę to wziąć. Co tu mam? Och, rety, nic ciekawego. I nie mam bomb, żeby sobie klucz zrobić, na przykład na Delirium. Jakbym na hasze nie zdążył, fantastycznie. Drugi raz nie mam bomb w Angel Roomie. Nie no, super. Dobra, wrócę po to, no to będzie bardzo ryzykowne, strasznie ryzykowne. Chyba, że je podleczę szybko. O, a jeszcze jak będziemy tracić bone hearty, to dostajemy Tearsapa 50 permanentnie, także fajnie. Dobra. Muszę jak najszybciej znaleźć teraz czerwone serca. Problem jest taki, że ja chcę się spieszyć, bo sobie pójść na tego boss rusha. Tak to bym sobie wszystko wyczyścił na spokojnie. A tu nic z tego. A, dobra, nie mam bomb, bo na Secret Roomu używam, to ma sens. Bo widzę całą mapę. No tak. Boże, to jest Dunk Depths. No to super, to na pewno nie stracę zdrowia, na 100%. 8 minut mam, żeby przejść 2 Depthsy. Nie, do zrobienia. Mi się wydaje, do zrobienia, jak najbardziej. Dam radę. O Boże, jeszcze ci wyrzucają pająki z siebie. Fajnie. Ach, czas mi zajmujecie tylko, panowie. Dobra, na szczęście Eternal Heart jest z tyłu. Tylko że jak zbiorę wszystkie czerwone serca, to będzie z przodu, tak? O ile dobrze widzę. Także nie wiem, czy ja chcę teraz zbierać czerwone serca. Dobra, tylko dwie ręce. Nie więcej.
Wiadomo, logicznie powinny mieć dwie łapy, no ale to jest Isaac. Tutaj dzieją się dziwne rzeczy. No, przestańcie za mną biegać, gnoje. Kurczę, bo chciałem uciec i biegli razem ze mną. Cwaniaki. Dobra, to i tak nic mi nie daje, absolutnie. To już wolę to. O Boże, co to jest za pomieszczenie? Co to było za pomieszczenie? Nie miałem jak uciec nawet. Nie miałem jak uciec. Z każdej strony gnojki mnie zaatakowały, no. Ajaj. Dobra, jedno kościane serce stracone. Jeszcze jedno mogę stracić. No tu te moje osłony nic nie dały, absolutnie. No bo wleciał prosto we mnie, to wiadomo. Nic nie mogłem zrobić. Okej, o Boże. Ale zestaw. Skaczący, strzelający i jeszcze spowalniający. Co to za połączenie jest? Słomka, 10% obrażeń. Czasa na wypuszczenie połowy serca przy zadawaniu obrażeń. Okej. Ale chyba wolę te moje muszki, tak mi się wydaje, bo one nawet nieźle działają. Kurde, ciężko powiedzieć, bo tam pół serca dropi ten item czasami. Nie wiem. Za wolny jestem, mi się wydaje. Mimo, że moja szybkość nie jest jakoś super tragiczna, to jestem za wolny. Kurczę. Dobra, wezmę to. Albo nie, będę szedł na boss rusha, to będzie lepsze. Tam będę obrywał 1000 razy. A jak jest szansa, że mi damage wzrośnie, to sobie to wezmę. I tak, kiedy ja będę miał item pod spację i to jeszcze naładowany cały czas, no właśnie. No właśnie. Kurczę, nie wiem, czy ja zdążę z tym moim speedem. 4 minuty będę miał około. No ale będę widział mapę. Przestańcie na mnie biec, no patrzcie. Gnoje biegną na mnie prosto. A ty przestań ich leczyć, dziadu. Szansa na latanie po zabiciu przeciwnika. To chyba wolę to. Na boss rusha. Chyba wolę to. Sam nie wiem. Albo nie, dobra. Kurczę, ciężko powiedzieć. Dobra, daj mi to. Mimo wszystko. Bo latanie jest super. Lubię latanie. Po języku. V biorę. Jak się jakiś fajny item trafi pod spację, o ile się trafi. Dobra, idziemy dalej. O! Ostrożnie. Zdążyłem w ostatniej chwili zobaczyć, co tu się dzieje. Co za zło. Dobra, nie będę się z tobą bawił, wybacz. O Boże, Monstro 2, on ma dużo HP. O Boże, trochę to potrwa. 3 minuty będę miał. Nie wiem, czy ja dojdę tam. Do boss rusha. Nie wiem, czy ja dojdę. 3 minuty, tyle czasu mi zostaje. O, fantastyczna bomba. No to może teraz? O, to już lepsza. No gin. Ja tyle czasu na ciebie tracę. Że jakaś masakra. Dobra, jestem uleczony. Kolejne żyćko. Świetnie, Bonehearty mi do przodu zepchało. To bardzo dobrze, bo w sumie na to liczyłem. Nie wiedziałem, że to tak działa. Fajnie, tak mi się wydaje, że dobrze myślę. Bonehearty działają tak, że dopiero jak stracę Bonehearta, to tracę szansę na Devil Room. Albo Angel Room, tak mi się wydaje. Jaki dziwny pokój, patrzcie.
Jak się dziwnie połączyło. Oho, zaraz stracę właśnie Bonhearta. Zaraz stracę. Przestańcie na mnie strzelać, kurde. Nie wiem, czy ja chcę z bossami walczyć, bo ja nie miałem żadnych damage upów. Jeden tears up i to na jedno oko na dodatek, nawet nie na dwa, na jedno oko tylko tears up był. Ja nie zdążę nawet na bossa pójść. Będę musiał sklep ominąć, w sumie nie mam kasy i tak to mogę ominąć. Niechaj będzie. Nope, nie biorę tego. Chociaż, może wezmę, będę tapował. Właśnie, taktyka tapowania, oczywiście, że tak. Bo jak długo przytrzymam teraz przycisk strzału, to spanuje mi kupę. I teoretycznie mam nieskończone kupy teraz. Dobra, nie idę do bossa. Znaczy do boss challenge roomu, muszę iść na bossa, bo nie zdążę. Kurde, moja postać jest za słaba. Przecież oni mi tam zmasakrują. Tym boss rushu, naprawdę. Ja nie wiem, czy ja matkę pokonam w minutę nawet. Spróbujemy. A, pamiętam, mam jeszcze to gówno. Dosłownie. Pomaga to. Nie mogę powiedzieć, że nie. Dobra, fajnie. Mam jeszcze trochę czasu, szybko. Angelic Prism. To jest w sumie spoko. I co ja chcę wziąć? Byłem już tutaj i tutaj. Tu chyba lepiej będzie wziąć Polaroid. Nie wiem. Teraz tak. Okej. Lusty Blood. Damage up za każdego zabitego przeciwnika. To jest idealne na boss rusha. Szybko bierz to. I jeszcze dostałem trochę damage upa z tego. Z trinketa mojego. Ej, weź Magician, po to to brałem. No i bijemy. Ten priest pozwala nam wystrzelić cztery kolejne łzy. Jak w niego strzelimy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Może trochę potrwać, niestety. Muszę z tych bomb korzystać. Faktycznie, bo one są bardzo pomocne. Bardzo pomocne. Dobra, nie jest źle. Dajemy sobie radę. Nawet idzie w miarę sensownie. Szybkość jest niezła, muszę przyznać. Dajemy radę. Damage jest fajny. Ten Lusty Blood strasznie pomógł. Dlatego przecież właśnie Lusty Blooda mam. Dlatego mam taki damage. Super. Dobrze jest, dobrze jest. Nie powinno to za długo potrwać. Damy radę. Szybka eksterminacja bossów. Te dwa ostatnie przedmioty pomogły. Ten Angelic Prism. No i ten Lusty Blood. To będzie super na później. Fantastycznie. Auć. O Jezus. Jaka kąt, ale kombosa mi zasadzili w mordę. Jeden z drugim. Ale by bombą dostał pięknie, jakby mnie nie odbił. Nie szkodzi. Dobrze idzie. W 4 minuty się uporamy z tym.
Niecałe. Ouch. Dobra, szybko strzelność dostałem, bo straciłem Bonhearta. Jak najbardziej okej. Nie narzekam. Fantastycznie. Dobrze, idzie, patrzcie, mamy ich w garści. Bossów naszych kochanych, Isaacowych. Pięknie. O, Bloat. Ciebie nie lubimy, niestety. Jesteś gnojem. Jak najszybciej go zlikwidować. Dobra, ostatnia fala już, ej. Fajnie poszło, Bad's Fate odblokowaliśmy i Aquarius. A, liczyłem na coś lepszego, no ale niech będzie. Idziemy dalej. Okej, 6 minut mamy. Tak, 6 minut. Raczej zdążymy, biorąc pod uwagę, że mamy Minda, który odsłania nam całą mapę. Wiem dokładnie, gdzie mam iść. I teraz gra daje Curse of the Lost na kolejnym pokoju. Zobaczycie, Curse of the Lost będzie. Nie będę wiedział, gdzie mam iść. Na 100%. Po co ja to mówiłem? Po co ja to powiedziałem? Jakie ciekawe pomieszczenie, ale czerwono. Nawet boss jest czerwony. Co się dzieje? Dajmy sobie radę. Jeszcze na hasza spokojnie pójdziemy sobie. Będzie fajnie. Jeszcze gridy są. Wiem, pamiętam, kurczę. Gridy też chyba będę sobie nagrywał oddzielnie. Kurde, te gridy to jest tyle roboty. Na każdą postać oddzielnie te grid mode. Dobra. Inne postacie, żeby odblokować rzeczy, nie licząc grid moda, to spoko. Dużo rzeczy można odblokować w jednym podejściu. No ale grid mode każdą postacią oddzielnie trzeba. Niestety. I to zawsze jest tylko jedna rzecz, którą możemy zdobyć. Zawsze. Nie możemy zdobyć na przykład Beat the Beast. Delirium, niestety. Nic z tego. Left hand nie potrzebujemy. Idziemy dalej, dobra. Na hasza idziemy. Kurde, dam sobie radę w ogóle z haszem? Ej, kurczę, ten mikrofon, zaraz, chwila. Muszę poprawić. Czy ja sobie dam radę z haszem? Boss rush to jedno, ale hasz. On jest silniejszy niż to, tych 30 bossów, co tam rozwaliłem, mam wrażenie. Nie wiem, mam takie odczucie dziwne. Super last. Ty, co ty możesz dać? Nie pamiętam. Nie pamiętam. A, Yamharta. Yamhart, okej, okay, biorę Yamharta. Kurczę, Yamhart, właśnie. Yamhart jest super. Może nas uleczyć z serca. Na tą postać jak najbardziej. A jak najbardziej, tym bardziej, że mam Bonhearty. No to super. Bonhearty są super. Nie dość, że mamy szansę cały czas na Angel Room, nie spada nam, dopóki nie stracimy Bonhearta. To jeszcze działają jak Holy Mantle od Łomba w górę. No bo jak otrzymujemy obrażenia od Łomba w górę, to tracimy całe serce. Ale jak mamy kościane serca, no to faktycznie tracimy całe... Czy ja właśnie dostałem HP Downa? Czy ja właśnie dostałem HP w dół? Spoko, fajnie gro, dzięki, dzięki. Jak mówię o czerwonych sercach, zdajesz mi czerwone serce w dół. Fajnie, fajnie. Ach, Boże, co ja mówiłem? A, jak mamy kościane serce, to tak jakbyśmy mieli... Nie Holy... Co ja mówiłem? Holy Mantle? Wafer. No bo jak dostajemy obrażenia, to tracimy serce faktycznie, ale kościane serce jest dalej. Możemy je zregenerować. Dopóki go nie stracimy, także super. Także super. Co to za pomieszczenia, się pytam.
Przecież ja tu nic nie mogę zrobić. O, co to za skrzynka, proszę bardzo. Przepraszam, od czego ja dostałem? A, dobra, sam pod siebie przecież podstawiasz bomby, Juas, pamiętasz? Masz taką umiejętność. Sam pod siebie bomby stawiasz, pamiętasz to czy nie? Czy już zapomniałeś? Chryste. I strzelam jak tępy. I co się dzieje? Jak to się stało? O, ale będziemy mogli sobie dużo zdrowia zregenerować u Hasza. Patrzcie, ile mam tych subhartów zebranych. Czyli chyba 5 razy będziemy mogli sobie użyć Jamharta. A i mam 4,5 V, to jeszcze lepsze jest. To jeszcze lepsze. I strengtha też na Hasza. Dobra, chyba damy sobie radę z Haszem. Będziemy mieli mnóstwo zdrowia. 4,5 V kupiłem, faktycznie. To jest idealne na Hasza. Pamiętajcie, teraz przedmioty nie ładują się normalnie, co pokój. Tylko w zależności od tego, ile obrażeń zadajemy przeciwnikom. A na Hasza to jest idealne. Bo on wysyła milion minionków na nas i sam ma mnóstwo zdrowia. Także fantastycznie. Walka z Haszem będzie trudna, ale będziemy mieli mnóstwo zdrowia, żeby się uleczyć, także spoko. Pięknie. Damy radę. Damy radę. I Lasty Blood będzie świetnie działał, bo będę te milionki zabijał u niego. Jakiś fajny item jeszcze? A, The Relic, spawnuje Soul Harta, co 7-8 pokoi. Na co to Bethany? Ale dobra, niech będzie. Więcej ładunków pod Jamharta w sumie. Spoko. Znowu zapomniałem, że ja wywalam te bomby. Znowu się zagadałem. Nie gadam już do was, kurde, pierdziele to. Wstawiam te bomby przez to pod siebie. Dobra, Hasz, idę na ciebie. Nadchodzę. Nie gadam już z wami, kurczę, pierdziele to. Dosyć. Bertrite. O, ale fajne. Bertrite ma dla każdego inny efekt. Dla Bethany czasami jak aktywujemy sobie przedmiot pod spację, to nie tracimy tych soul heartów, które tam zbieramy. To jest super. To jest fajne. Okej. Boże, to jest takie słabe, że ja wolę to wziąć. Podwójne miejsce na karty. Jakaś karta by się jeszcze przydała. Co to jest? Jera. Jera. Czy strength działa? Podwójny? Jestem ciekaw. A nie, nie wyrzuciłem strengtha, miałem go w ręku. No to fajnie. To sobie podwoiłem strengtha. Zadaję 45 obrażeń. Dobra, mogę to. Będzie gonić przeciwników. O, teraz tak. Czy ja to chcę kupować? Nie wiem, czy jest sens. Dobra, kupię. Nic mi to nie dało. No dobra, starczy. A, otworzę nawet te skrzynki. Jak się mogę uleczyć. Jeszcze teraz, jak jest szansa, że nie stracę tych soul heartów. No to super. Wyrzuć mi tego Emperora, chociaż nie. Dobra, daj mi go jednak. Bo chciałem zrobić tak, że... A dobra, przez przypadek go użyję. No ale nie, właśnie jak będę ginął, to go użyję. Chociaż jak będę ginął, to potem przecież i tak nic nie zrobię już. Dobra, zobaczymy. Strength, fajnie. Ale duży damage mamy. Już więcej nam Lasty Blood nie zwiększy. Ale mamy super i tak. Szybkostrzelność chyba też maksymalną. A faktycznie, bo tam straciłem z 2 czy 3 te kościane serca, a za to też tracę. Za stracenie kościanych serc zyskuje przecież szybkostrzelność, faktycznie. Kompletnie o tym zapomniałem. Faktycznie. No dobra, na razie wolałbym nie tracić serc, walcząc z Haszem. Może później.
Później to nie, tym bardziej, bo na delirium idę, to jeszcze gorzej. O Boże, będę potrzebował mnóstwo ładunków i zdrowia, żeby to przejść. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy, walczymy z Haszem i z delirium, jako Bethany. No będzie ciekawe. No te bomby są fajne, bo zadają obrażenia malutkie, ale zadają wszystkim przeciwnikom w pokoju. I jeszcze nakładają oszołomienia, także fajne są te bomby. Bardzo dobre. O, ta aureola trochę pomaga, ten pierścień. Ma szansę odbić pociski. Spoko, spoko. Mam w miarę okej. Szansę na przeżycie. Mnóstwo zdrowia możemy sobie wyregenerować. Zjem harta. Ten pierścień, super, jest dobrze, jest dobrze. Jeszcze mamy tego, Guardian Angela chyba, tak? Czy tego drugiego, nie pamiętam. Co nas chroni przed pociskami, także okej. Raczej damy radę. Już nie chcę zapeszać. Co się chowasz, gnoju? Walcz, a nie. Ale nas panowa tych mionków, Jezu. Nie mogę nawet podejść do niego. O ty kurda. Eternal Heart. A, bo ten, faktycznie, Guardian Angel jak blokuje... Chyba się nazywa Guardian Angel. Jak blokuje pociski, to ma szansę zespanować Eternal Hearta, faktycznie. Nie, to na razie go nie zbieram. Poczekam, aż pokonam Hasha. Nie ma co. Auć. Aż uspokój się. Bo zaczyna szaleć. Zjedz Snickersa. O kurde. Prawie dostałem. Oho, zaczyna się. Nie wiem, czy ja mam speeda, żeby to uniknąć. Jeszcze raz? Przestań, chłopie. Dobra, jeszcze trochę. No patrzcie na gnoja, no. O ty cwaniako, dobra. Coś go tam dobiło. Divine Intervention odblokowane. No faktycznie muszę Delirium pokonać? No tak, chyba tylko Delirium zostało i Grid Mode, tak mi się wydaje. Nie, Delirium, Gridier Mode i Mother, którą ominąłem. Spoko. Fantastycznie. Nie, 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 wyrzucam te Emperory, bo ja wiem, co się stanie, jak ich użyję. Przeteleportuję mnie od razu do Delirium, znając moje szczęście. O, nie, 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 nie. Nie ze mną tu numer, gierko. Ja już wiem, co się stanie. Ja już wiem, co ty kombinujesz. No, ja kompletnie zapomniałem, ale tutaj zawsze u Hasha jest gdzieś Retro Treasure Room. A ja kompletnie o tym zapomniałem. Gdzieś on tu zawsze jest. Jest, dobra. Co tu masz ciekawego? Midcleaver. No ale nie, nie, na pewno chcę Yamharta. O, nawet sobie nie mogę tego wymienić, bo nie mam kasy. Bombą mogę, ale tylko raz. Trudno. Tylko raz. Robo Baby. Może być. Zawsze to coś do obrażeń, mimo że on się rusza razem z moimi strzałami. Więc ciężko będzie go natorować. No ale zawsze coś. Dobra, Delirium, nadchodzę. No, nie pokonaliśmy The Mother, ale pokonamy sobie Boss Rusha, Hasha i Delirium. Myślę, że to też jest dobra. Jak najbardziej. Znaczy, z Delirium będzie ciężko, kurde, ja nie wiem, czy ja Delirium pokonam. Nawet mając tyle szansy na uleczenie się. Muszę coś poznajdować dobrego, jak to zawsze robię w The Void. O kurde, jak szybko przeszedłem. Szybciej niż myślałem, 35 minut dopiero. A już jestem w The Void, fajnie. To mi się podoba.
Grit, jeszcze się pojawię. Po co ty tu jesteś, co? No po co? Co ty chcesz zdziałać? O, dostajemy kartę The World. Nic mi to nie da, bo ja mam The Mind. Absolutnie nic. Szukamy jakichś kart. Mogę dwie karty podnieść. Szukamy jakichś kart, które dadzą nam potencjalnie jakieś statystyki. Żeby być silniejszym na hasza. No i możemy sobie poszukać po drodze Soul Heartów i Black Heartów, żeby więcej mieć ładunków na Yam Hearta, żeby się więcej móc doładować. Myślę, że to będzie dobre i damy radę, po prostu będziemy mieli dużo zdrowia i tak pokonamy hasza. O ty gnoju, chciałeś mi zabrać kościane serce, nie, nie, nie. Patrzcie, ja już tyle razy użyłem tego naładowania, a cały czas mam wrażenie, że mam 24 Soul Hearty bez przerwy. Dobra, to może być delirium. Ja powinienem iść tam najpierw. Delirium na dole, tam gdzie jest trójka bossów, tam nie powinno być w ogóle delirium. Także idę na nich i na górze tam, na samej górze powinien też być wolny boss jakiś. O Boże, przestańcie, co wy robicie? Co wy sobie myślicie? Ale mi zabrali teraz 8 już Soul Heartów straciłem przez nich. No nie tak to miało wyglądać. Gdzie jest druga ręka? Tylko jedna była? Nie wierzę w to. Serio, tylko jedna? Okej. No, gdzie ja miałem uciec, przepraszam, w tej sytuacji? Gdzie? Jeszcze dostałem drugi raz potem. Nie no, masakra. Gdzie ja miałem uciec tam, przepraszam. Proszę przysłać sędziego, który mi powie, gdzie ja miałem uciec w tej sytuacji. No, cheatują. No, o, Blue Baby się pojawił. Nie fajnie, nie chcę z tobą walczyć za bardzo. Ale nie mam wyboru. Przestań. Ej, nawet nie wiem, co mnie trafiło teraz, serio. Nie patrzyłem w ogóle na moją postać, nie wiem, co mnie trafiło tam. Boże. Te jego samonaprowadzające pociski, to jest najgorsza rzecz. Dawaj mi to serce. Spadaj. Dajcie mi jakieś... No, nawet nie wiem, czym ja dostałem. Kurczę, nie patrzę na moją postać. O nie, kurde, ja nie lubię Liderium, bo on może zespawnować. Czekajcie, muszę się poprawić. Będzie niewygodnie trochę już po 3 godzinach nagrywek. On może zespawnować 2 familiarów, którzy mogą wybuchnąć koło mnie i mnie trafić. Zranić. A pewnie tak się stanie od razu, znając życie. What the? Dobra, ostrożnie z tym bossem, bo to jest gnój. Spawnuje kolce pod stopami. Nie no, na razie super przedmioty się trafiają. Co tam było wcześniej? Delirium, restock, dobra, biorę go. Niech będzie już. Niechaj będzie. Oho, i od razu się zespawnował w familiara, który może mi zadać obrażenia. Od razu. Jaki cwaniak. Pierwsze co zrobił. No, nie masz innych familiarów? No patrzcie, znowu. On ma kilkadziesiąt familiarów pewnie, w których może się zamienić, czy tam kilkanaście i będzie tego wybierał w kółko. O, tego dawaj. Podwójne obrażenia. Inkubusa dawaj. Ups. Tylko nie laser z niebios. Dobra, chodź tu gnoju. Dasz mi jakiś losowy przedmiot, a nie z twojego konika. Chociaż tyle.
No i to jest zawsze fajne, większy damage. To jest super. Dobra, i chyba na górze nie ma delirium, a później to już ciężko stwierdzić. Nie, ale po prawej chyba też nie mogą być, tamta dwójka, bo to jest chyba granica mapy, a tam też nie mogą być. Bo nie ma dla nich miejsca, żeby się zespanowali, dobrze mówię? Tak mi się wydaje, że tam jest granica mapy. Bo mapa ma jakąś... ma jakiś zasięg. Jakiś określony rozmiar. Mapa każdego piętra. No prosto we mnie wyleciał, a ja tylko stałem i się patrzyłem. Kurde no. Dobrze, Soul Hearty. To jest ważne. O jest, długo będę siedział jeszcze. Pewnie. Nie no, idę tam na górę i potem już szukamy delirium, pewnie. Jak się tracą jacyś zwykli... jak trafię jacyś zwykli bossowie po drodze, to będzie fajnie. Kurczę, jak oni na mnie idą, jak oni oczy nie mają? Czemu ja kwestionuję logikę tej gry? Tej gry, naprawdę. Czemu ja to robię? Na echolokację mnie łapią, dziady. Dobra, nie ma delirium, tak myślałem. A, żeś ich nasrał tu, Boże. Nawet bomby nie mogłem do niego dopchnąć, bo tylu ich naspawnował. O Jezus, co tu tak się zcięło? Niemiło. O, yo, listen. Też się nie przyda w ogóle, bo widzę całą mapę. No na razie chyba itemy, które dosłownie się nie przydają. Nie, no był Demark, dobra. Był Demark. Dał mi Demczapa. Faktycznie, przepraszam. Dobra, teraz możliwie idziemy na delirium. A jeżeli to nie będzie delirium, to spoko. Jak się będę wracał, to jeszcze super secret room jest. Teraz już mi się nie chce iść. Dobra. Często nie patrzę na moją postać, nie wiem czemu w sumie, tylko na wrogów i potem się dziwię, że ja dostaję obrażenia. Patrzyłem na moją postać, jak grałem The Lostem na The Beast i wtedy to zadziałało dobrze. A teraz się dziwię, że dostaję obrażenia. Dobra, tu może być delirium. No, oczywiście, że jest. Nie mógł być później. No dobra, trudno. I tak chciałem już z tobą walczyć. Co ty masz za ogon? Dziwnie widziałeś się taki, kurde. Jakaś tekstura dziwna się rozwaliła, nie wiem co to było. Lecimy z delirium. Jakby pospawnował kilku minionków, bo wiem, że może. No właśnie, to sobie podbijemy trochę obrażenia. Z Lasty Blooda. Kurczę, nie wierzę, że żadnej karty nie znaleźliśmy. Żeby sobie podbić statystyki. Trochę niemiło. Ale powinniśmy sobie dać radę, bo mamy... Ja go tak słabo biję? Znaczy w ogóle go nie biję, zacznijmy od tego. Ja się dziwię, że tak słabo zdrowie spada, jak ja go nie biję prawie w ogóle. Może go bij po prostu. Wiem, że Delirium ma chyba 10 tysięcy HP. Chyba jemu tarczy nie dali, kurde, no. Tak jak temu... Mega szatanowi. Że tam procentowo mu spada HP, a nie stale. Dobra, chyba damy radę. Nie jestem pewien, bo to jest delirium. On robi co chce i teleportuje się gdzie chce. Może w każdej chwili mnie zaatakować w jakiś durny sposób. Ale mamy mnóstwo zdrowia, bardzo dużo. Mogę mnóstwo razy użyć Yamharta. Tak jak teraz sobie liczę, to minimum, absolutnie minimum 7 razy aż. Także mamy mnóstwo zdrowia i jeszcze bonharty się same w sobie liczą. Jako zdrowie to mamy 18 punktów zdrowia, 17, tak średnio licząc. Prawdopodobnie się mylę, no ale mamy mnóstwo zdrowia, musimy dać radę sobie. Tylko to trochę potrwa. O, dobra, zmiana scenerii. Trochę ładniej tu jest, dobra, dzięki Delirium, dzięki. Czy ja mam wrażenie, czy Lasty Blood nie działał Delirium? Bo tylko 11...
Obrażeń mam? 11 punktów obrażeń, a powinienem mieć znacznie więcej. Kurczę, u Hasza miałem z 15. Nie wiem, co się stało. Dobra, trochę mi zwiększę obrażenia, bo mam ten trinket faktycznie. Ma szansę zwiększyć obrażenia o 1,6 bodajże, jak otrzymam obrażenia. Także na tą walkę to jest perfekt. Perfekt. No no właśnie, jeszcze Bertrite mamy. Jest szansa, że nie zużyje mi tych Soul Heartów ładunków, jak używam spacja. Jeszcze przecież 4,5 volta kupiłem. I Yamhart mi się cały czas ładuje, jak walczę z Delirium, jak mu zadaję obrażenia. Nie, no to spokojnie. Walka długo trwa, ale on nie ma mnie jak zabić, bo mamy za dużo zdrowia. Po prostu. On ma dużo zdrowia, ale my też. Dobra, zaczyna szaleć już. Nie podoba mi się to. Dobra, jeszcze trochę. Mój, ten biedny gruby ptak, który za nim lata, nie nadąża za nim, nie może go zranić nawet. No tak to jest. Ale dobra, elegancko. Teoretycznie nie otrzymaliśmy w ogóle obrażeń. Jeszcze zobaczcie, ile są hartów mieliśmy w zapasie. Nie, ten Bertrite i Yamhart to jest potężna synergia. Na Bethany, fantastycznie udało się. Co prawda chciałem iść na The Mother, tak jak mówiłem, żeby odblokować mocny item, ale tutaj też odblokowaliśmy mocny item. Star of Bethlehem. Dobra, czyli jeszcze tak. Pokażę wam podejścia The Losta na The Mother i Jacoba i Isa na The Mother. O ile nie zapomnę, tak jak teraz, przed chwilą. Mam nadzieję. No jak na razie mam nadzieję, że wam się podobały i to by było na tyle. Siema!